Witam Was serdecznie, jesteśmy w sklepie dziecięcym Top Maluszek w Oświęcimiu. Dzisiaj odwiedził nas Kuba, cześć. Cześć. Kuba jest przedstawicielem marki Espiro i opowie nam o nowym produkcie, który się pojawił na rynku. Jest to Espiro Milo i może sobie zaczniemy od gondoli, dobrze? Okej. Okay. Powiedz nam Kuba, bo gondola jest bardzo istotna i bardzo ważna, wiadomo, w wózeczku. Jakie ma zalety teraz w tym okresie, który nam się zbliża, a mianowicie mam na myśli to, że będzie coraz cieplej albo i gorąco. A więc na takie cieplejsze dni, czyli na taką porę jak się zbliża, takimi rzeczami, które będą dobrą opcją, którą pomogą nam przede wszystkim utrzymać tam temperaturę i też dodatkowo zapewnić przepływ powietrza w gondolce, żeby nam dzieciaczek oczywiście się dobrze czuł. To jest tak, pierwsza rzecz to mamy w budce okienko wentylacyjne z drobną moskitierką, też żeby nam oczywiście tutaj żadne owady nie wpadały do środka. Okay. To jest pierwsza rzecz. Mamy dwa panele wentylacyjne. Jeden mamy od strony główki. I on tam jest na zamek błyskawiczny, tak? Tak, jest na zamek błyskawiczny, dokładnie. Okay. Plus jeszcze oczywiście ma też tutaj dodatkowo magnesiki na końce. Możemy go sobie wtedy fajnie podwinąć w ten sposób, żeby nam nigdzie nie odstawał ten materiał. No to świetnie. I będzie się nam trzymał na tych magnesikach. I z tyłu widzę też, tak? Tak, jest z strony okay. Czy jest taki sam system? I jest oczywiście jeszcze dokładnie tak. Mamy jeszcze z tej strony od strony nóżek. Już go otworzymy. Tak samo są też tutaj magnesiki, więc też możemy sobie to fajnie podwinąć i będzie nam się to trzymać w ten sposób. Jeszcze taką jedną rzecz, ale to już bardziej na chłodniejsze dni. Mamy też tutaj możliwość zamknięcia sobie tego panelu takim dodatkowym kołnierzem, który możemy sobie zamontować od środka tej gondolki. Czyli rozwiązanie mamy świetne, jeżeli będzie gorąco. Natomiast ja tu widzę jeszcze taką rzecz, że tu można tą budkę powiększyć, tak? Dobrze widzę? Okay. Tak, oczywiście przedłużenie jest na zameczek zrobione. Wystarczy rozsunąć. Od środka gondolki mamy tutaj dwa przyciski z oma. A, czyli musimy je wcisnąć, tak? Tak, naciśniemy jeden, drugi i nam się gondolka składa. A powiedziałeś, że one są pamięciowe, czyli jak to rozumiemy? W ten sposób, że jeśli klikniemy, to ona nam tutaj zapamiętuje. Aha, do czyli nie musimy cały czas mieć ich w ścisku. Tak. Ale to do złożenia. Jeśli chodzi o przedłużenie, to tak samo akurat tutaj musimy wcisnąć. Najpierw sobie przytrzymać wtedy przy przedłużeniu. Aha, przy przedłużeniu. I maksymalnie i mamy całkowicie zabezpieczone przed na przykład wiatrem. Czy... Zgadza się. Okay. Zgadza się. Co z materacem? Tam mamy taki materacy, który nam już wystarczy, tak? Tak. Czyli już nie musimy nic więcej... Który nam wystarczy. Oczywiście. Materacyk akurat mamy też tutaj z poszyciem bambusowym. O, to więc fajnie. Też będzie fajny, będzie nam tutaj dawał jeszcze ten komfort tego ciepła, będzie nam zatrzymywać ciepło, zimno, znaczy ciepło będzie oddawać, zimno będzie nam... Czyli on pracuje cały czas. Pomyliłem się. Dobrze, okej, okay. Ale wiem, tak, o co chodzi, pracuje. Kuba. Powiedz mi, tu widzimy takie coś, co rzadko widuję w wózeczkach. Tam mamy takie wstawki, te boki. To mam rozumieć, że tak jest. To jest taka warstwa też, żeby było miękko, żeby było ochronne, tak? Zgadza się. Też w sumie ta gondolka akurat jest bardzo szeroka. Szeroka. Więc jeśli chodzi o jakieś dołożenie dodatkowych akcesorii typu kocyki, czy jakieś jeszcze śpiworki, które zresztą też mamy na wyposażeniu. I teraz tak, Kuba, my tu widzimy też, jak już wspominałeś nam troszeczkę wcześniej, że mamy tą ochronę tu boku dziecka, tak, prawda? Dokładnie. Przy gondoli, takie miękkie wykończenia. Materacyk, to tak jak mówiłeś, wkład bambusowy, dobrze dokładnie, pamiętam? Z poszyciem bambusowym. Z poszyciem bambusowym. Dokładnie tak. Dobrze. Powiedz nam jeszcze, bo myśmy tu zauważyli, że ona ma jeszcze wentylację od spodu, gondola. Zgadza się. Są zrobione, tutaj akurat gondolka jest z materiału EPP, czyli z tej pianki EPP. I w tej pianeczce mamy wycięte dodatkowe jeszcze otwory wentylacyjne. One są tutaj zaszyte od spodu materiałem, więc nie będzie tak, że będzie nam to jakoś gdzieś za bardzo wiało, ale też dodatkowo jakby będzie ta wentylacja nam działać jeszcze od strony. Dobrze, materacyka. To może ściągniemy gondolę. Oczywiście. To ja, możesz mi ją podać tu ewentualnie. O, super, dziękuję Ci bardzo. I teraz zobaczymy sobie na stelaż. Aha, okej. Okay. Zanim przejdziemy do stelaża, powiedz tak, bo tu mamy adaptery. Tak. One muszą być, tak? Znaczy adapterki to są adaptery podwyższające do gondoli. Aha, czyli tylko do gondoli. One są tylko do gondoli, bo mamy dwa warianty. Możemy sobie właśnie zamontować gondolkę, żebyśmy mieli wyżej na terkach podwyższających. Tak. Jeśli chcemy mieć niżej albo jest niższa osoba, można też bezpośrednio sobie zamontować. Czyli gondolę możemy bezpośrednio na ramę, ona nie musi być, jeżeli nie chcemy podwyższenia. Dokładnie. Okej, super, dziękuję.
I teraz tak, powiedz mi jeszcze, tu mamy kosz. Kosz jest w systemie otwartym, tak? Tak, kosz mamy w systemie otwartym, w tym, przynajmniej w tym modelu, ale mamy też dodatkowo jeszcze tutaj taką torbę na zakupy. Ona jest tutaj kamereczkami spięta, więc można sobie ją bezpośrednio wpakować sobie już do niej zakupy i wyciągnąć już razem te zakupy z torbą. O, to więc świetnie. Mamy zakupy, ona, torba jest pełna, nie widać zakupów, co kupiliśmy wcześniej w sklepie. Zgadza się. Świetnie. Zgadza się. Okej, to jest fajne. Teraz tak, tu mamy taki kolor, powiedzmy, jak określacie, to jest kolor miedziany? Tak, to jest kolor miedziany. Mhm. Okay. Zgadza się. Bo tutaj w tym modelu występują się dwie dodatkowe ramy, dedykowane oczywiście pod dany kolor. Będziemy mieć też ramę całkowicie czarną, czyli wszystkie elementy będą czarne. I oczywiście trzecia rama to jest rama zchromowana, czyli będzie taki srebrny, ten elemencik będzie srebrny. Dobrze, przednie koła na pewno są blokowane. Tak, przednie kołka mamy blokowane. Do blokady służy nam tutaj od strony wewnętrznej przycisk. Koła są już samonastawne, jeśli ustawimy przodem do kółki. Aha, widziałem, zablokowało się tak, tu. Tak, się samo zblokuje, więc dojadę na wprost, to jest bardzo dobra opcja. Żeby odblokować, wystarczy w drugą stronę przesunąć przycisk i jest już odblokowany. Te koła, powiedz mi, jeżeli chodzi, bo jak popatrzyłem przed chwilką, jeżeli chodzi o amortyzację, to przy ugięciu stelaża widzę, że pracują sprężne. Mam rozumieć, że to jest ten system, który nam amortyzuje, prawda, poruszanie się wózka po nawierzchni, tak? Tak. Tutaj akurat też ta amortyzacja jest no już bardzo, bardzo duża. Więc jest faktycznie. Na spokojnie będziemy mogli sobie tym faktycznie przejechać w trudniejszym terenie. Także no i kółeczka też oczywiście duże, więc przejedzie nam też przez większe nierówności. No tak, kółka są faktycznie, proszę Państwa, szerokie, więc no, powinno być dobrze. W przodzie to koła też są duże, stosunkowo. Tak. Też co najważniejsze, co wiele osób teraz w głównej mierze zwracam do uwagę, to te koła są bezobsługowe, czyli są to koła żylowe, wypełnione w środku, więc mamy tą pewność, że się nic nie stanie. Czyli nie martwimy się, że nam się coś przebije i że nie będziemy wiedzieć, jak potem wrócić do domu. Oczywiście też są wyciągane, można sobie wypiąć każde kółko, więc tutaj też w ramach jakiej konserwacji, gdyby coś gdzieś się zaczęło dziać, że coś słabiej, na przykład przednie kółka zaczyna skręcać, wystarczy po prostu wypiąć, przeczyścić. Oczyścić ten sworzeń, i złożyć. Dokładnie. I nie potrzebujemy tu specjalnych narzędzi, wystarczy go odpiąć, przeczyścić. Dokładnie, przeczyścić szmatką, można sobie to zawsze psiknąć jakimś tam dodatkowym smarem, który przeważnie mamy. I to załatwi temat. Okay. Dokładnie. Okay, i okay. Będzie nam na pewno dłużej działać. Tu widzę, mamy kubeczek. Tak, mamy oczywiście też jeszcze super, uchwyt na kubek jest bardzo ważny. Tak, on tutaj jest z tą opcją rozciągania. Czyli do każdego. Większą buteleczkę bez problemu wsadzić. To na pewno. Pokażesz nam, jak się składa może wózeczek? Oczywiście. Jakie one mają rozmiary po złożeniu? Tak. Bo to zazwyczaj jest bardzo ważne dla naszych klientów. Zgadza się. Tak podpowiem, dla ułatwienia też do składania, fajnie sobie właśnie wyjechać kółkami od spodu, czyli po prostu cofnąć sobie wózeczek, ona nam tutaj kółeczka wyjada od spodu, wsunąć sobie rączkę do samego końca i jedyną rzeczą, która nas później interesuje do złożenia, jest pociągnięcie za ten paseczek. Wow. Wózeczek nam się składa. I faktycznie i nie jest po duży. Po złożeniu wygląda w ten sposób sama rama. Świetnie. Czyli proszę, ramę będziemy mogli złożyć też jeszcze. Czyli proszę Państwa, praktycznie jak widzimy po rozmiarach ramy wózka wielofunkcyjnego jest faktycznie nieduża. Nieduża ta rama jest. Do większości samochodów bez problemu, jak nawet nie do wszystkich, powinna Wam bez problemu się zmieścić w luku bagażowym. Okej. Okay. Warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o gondolkę, o której mi wcześniej pokazywali, ona ma też funkcję składania na płasko. Czyli jeżeli pojedziemy gdzieś dalej, wakacje, prawda, Kuba, składamy ją, tam jest taki mechanizm, są takie rozporeczki. Rozporeczki, że składamy i na płasko gondolka wchodzi i również do luku bagażowego. Zaszczędzamy sporo miejsca. Dobrze, złożymy stelaż, bym prosił Cię. Albo rozłożymy nawet. Albo rozłożymy, bo złożony już jest fracja. Tak. I zobaczymy, jak prezentuje się spacerówka do tego wózeczka Milo. Tak, jeszcze tylko do stelaża dopowiem, że występuje też u nas tutaj dodatkowa blokada. A faktycznie ramy, z boku. Żeby przy wyciąganiu z samochodu, czy wsadzaniu do samochodu, ta rama nam się po prostu nie rozkładała, więc pod tym względem też tutaj takie udogodnienie mamy. Świetnie. Rodzica, żeby rozłożyć, wystarczy pociągnąć w ten sposób. Kółeczka nam się rozjeżdżają, podnosimy. I mamy ramę rozłożoną. Mamy ramę rozłożoną. Okay. Dokładnie. Spacerówka teraz.
założymy przodem. Okej. Okay. Oczywiście możemy ją przodem i tyłem do kierunku jazdy sobie założyć tą spacerowaczkę. A ja, że zapytam jeszcze, czy do adapterów, któreśmy wcześniej odpinali z gondoli, można zamontować na podwyższeniu spacerówkę, czy już nie? Nie można. Czy nie można? Okej. Okay, spacerówkę montujemy bezpośrednio w samą ramę. Czyli pamiętamy, proszę Państwa, że gondola jest montowana na podwyższeniu lub możemy ją zamontować bez podwyższenia, natomiast spacerówka tylko i wyłącznie na samej ramie. Okej. Okay. Super, świetnie. Proszę bardzo. Tak, spacerówka. Spacerówka, jak to spacerówka, ma być przede wszystkim wygodna i fajna. Co na pewno, co tutaj teraz mamy udoskonalenie, regulacja pasów jest na paseczku, więc nie musimy nigdzie rozsuwać materiałów i się z tym bawić, więc po prostu mamy to od razu pod ręką. Dodatkowo dajemy taką wkładeczkę w zestawie. Jest to wkładeczka uniwersalna, pasy pięciopunktowe. Akurat w tym modelu już występuje u nas klamra magnetyczna, więc wystarczy. Czyli nie będzie nam uciekała z rąk, prawda? Sama nam się zaklikuje. Świetnie, fajne rozwiązanie. Pałąk. Jeśli chodzi o pałąk, mamy pałąk tutaj 360, więc obrotowy, więc nie ma konieczności wypinania z obu stron, żeby wsadzić cieczkę, tylko wystarczy nie z tej strony, więc ona nam na bok się można sobie odłożyć. Podnoszony podnóżek. I też widzę wentylowana siateczką. Tak, on jest siateczką. Też ta siateczka może służyć przy okazji, jak będziecie czekali jakieś ludniejsze buty, to przynajmniej nam to wszystko fajnie wypadnie. Tak, jest, zgadza się. Ja to jest taki w sumie delikatny, inny smaczek, można by powiedzieć. Elegancko. Spacerówka, co do jeśli chodzi o budkę jeszcze, z okieneczkiem tutaj dodatkowym. Podglądowym dla rodzica też. Czyli widzimy, faktycznie widać będzie dziecko. Dokładnie. Okay. Też na magnesik widziałem. Też na magnesiki. Okay. Wszystkie tutaj takie elementy są na magnesik zrobione. Występuje również przedłużenie budki. Możemy sobie maksymalnie wtedy rozwinąć do tego poziomu. Jeśli chodzi też o całą budkę, mamy możliwość podniesienia sobie budki w ten sposób. Faktycznie. Maksymalnie. Więc możemy podnieść, możemy sobie ją też opuścić. Czyli w przypadku takie przedłużenie przy powiedzmy większym dzieciaczku. No to ja Ci powiem pierwszy raz coś takiego widzę, żeby można było. Tak. No to niezwykle praktyczny sposób. Tutaj akurat fajna sprawa. Oczywiście też jeśli chodzi o regulację całego siedziska, mamy tutaj z tyłu klamerkę, gdzie możemy maksymalnie rozłożyć sobie w ten sposób siedzisko, żeby już podnieść, bo są trzy poziomy. Jest leżąca, półleżąca i też jest funkcja siedząca. Taka do więc pozycji siedzącej. Trzy płaszczyzny. Tak. Okay. Spacerówkę możemy złożyć przodem i tyłem do kierunku jazdy. Także nie ma tutaj z tym problemu, że będziemy musieli się jakoś bawić, żeby to razem umieścić. Do złożenia już zademonstruję. Tutaj, gdzie mamy przycisk do rozkładania oparcia, mamy też taką dodatkową blokadę. Którą, żeby złożyć siedzisko, musimy nacisnąć. Później naciskamy przycisk do oparcia. Składamy spacerówkę. Jeśli mamy przodem do kierunku jazdy, tylko w tę stronę. Nie musimy nic więcej robić. Składamy rączkę, wysuwamy, pociągamy, żeby kółeczka nam wyjechały z spodu. Pociągamy za paseczek. I nam się składa. Dociskamy, żeby nam blokada zaskoczyła. I w ten sposób wygląda po złożeniu ze spacerówką. Czyli mamy możliwość złożenia spacerówki bez odpinania stelaża. Tak jest. Tak mam to rozumieć. Powiedz mi, czy ty, bo teraz by mieli, czy w odwrotnym kierunku również on nam się składa? Jak najbardziej, już pokażę, czyli też, jak to będzie wyglądać. Akurat w przeciwnym kierunku będzie też gabarytowo troszeczkę mniejsza. No, akurat wtedy ta spacerówka nam się schowa. I teraz tak, czy mamy możliwość również złożenia wózka, jeżeli mamy siedzisko zamontowane w odwrotnym kierunku. Jak najbardziej. Już zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. Rozkładamy w ten sposób. Rozłożymy spacerówkę. Tutaj akurat do przypięcia spacerówki służą nam dwa przyciski. Wciskamy jednocześnie, tak? Wciskamy jednocześnie, podnosimy spacerówkę. Obracamy. Wpinamy tak samo jak wcześniej. I żeby złożyć, ta sama sytuacja. Czyli przesunąć, wcisnąć i przesunąć. Blokady, naciskamy regulację oparcia, składamy już w tę stronę, już w naszą stronę spacerówkę i nic więcej nie musimy robić, wystarczy tylko pociągnąć za paseczek.
I faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest mamy go w tej chwili, jeżeli chodzi o złożenie, ten gabaryt jest dużo mniejszy w tym złożeniu, w tym dokładnie miejscu. Okej, okej. Okay. Tu jeszcze fajnie to wygląda. Do noszenia, do przenoszenia, szczególnie właśnie, żeby sobie móc wsadzić do samochodu. Wystarczy po prostu tylko sobie chwycić za to, podnieść i mamy gotowe. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że do zestawu również, jeżeli chodzi o pakiet, jaki otrzymujemy przy wózeczku Espiro Milo, to Kuba, jeżeli coś źle powiem, to mnie poprawisz, mamy śpiworek, tak? Tak. Mamy śpiworek, mamy moskitierę. Tak, nawet mamy dwie moskitiere, czyli jedną do gondoli, drugą do spacerówki. Świetnie. Mamy również folie przeciwdeszczowe. Co? Tak, również dwie. Też i słuchajcie, torba. Torba jest świetna. Proszę Państwa, naprawdę torba robi robotę w tym wózeczku. Może sobie tak pokażemy, żebyście sobie Państwo dokładnie zobaczyli. I tu Ci dam tą torbę, zawiesisz, jak to mniej więcej się robi. A jeszcze co do torby. Aha, no właśnie. W torbie mamy jeszcze drugą niespodziankę. Wow, słuchajcie. Dodatkową torebkę. Tego jeszcze nie było. Więc mamy możliwość skorzystania z dwóch toreb. Wow, taka saszetka, tak? Saszetka, dokładnie. Dokładnie, saszetka. I montujemy torbę na wózeczku. W ten sposób. Tutaj jest na paseczek, są wypusteczki zrobione, żeby nam się trzymała. Mamy regulację paska, więc możemy sobie to dopasować do swoich oczekiwań. Proszę Państwa, do wózeczka oczywiście są sprzedawane przez firmę Espiro również do modelu Milo adaptery. Adaptery do fotelików czołowych producentów. Praktycznie mamy tak, do Cybexa, do Cybexa, do Adame. Do topowych marek. Będziecie sobie mogli ten fotelik zamontować. I to myślę, że to jest dość takie istotne też również, prawda? Czyli macie w ten sposób rozbudowujecie ten wózeczek do takiego zestawu 3 w 1. Natomiast w tym podstawowym zestawie 2 w 1 macie praktycznie wszystko, co sobie można wymarzyć. Tak. Kuba, ja Ci bardzo dziękuję za prezentację i za odwiedziny naszego sklepu dziecięcego Top Maluszek w Oświęcimiu. Myślę, że jeszcze raz nieraz nas odwiedzisz z nowymi produktami. Ja Państwa oczywiście zapraszam serdecznie. U naszej placówce znajduje się ten wózeczek. Przyjedźcie sobie, zobaczycie. Na pewno warto go zobaczyć na żywo. Również przetestować, pojeździć i sami zobaczycie, jaki to jest produkt. Jest to produkt, jak mówię, marki premium, wysokiej jakości. I myślę, że spełni oczekiwania klientów, nawet najbardziej wymagających. Dziękuję bardzo. Cześć, Kuba. Dziękuję również.